Cześć! W tym miesiącu odpoczywam, a tym samym materiał, jaki mam dla Was, jest luźny. I dotyczył będzie Super Nintendo Entertainment System, czyli jednej z lepszych, jeśli nie najlepszej konsoli, jaka się kiedykolwiek ukazała. I już w pierwszym akapicie trochę Was okłamałem, bo materiał w dużej mierze nie będzie dotyczył oryginalnego sprzętu, a metod na to, jak najtańszym sposobem go imitować. Zacznę od słonia w pokoju. Pobieranie ROMów z internetu prawie zawsze jest nielegalne, nawet jeśli posiadacie oryginalną grę. Jest to złożony temat i różne kraje mają różne podejście do tej kwestii, a powiedzmy to sobie otwarcie, nasz kraj nie jest przodownikiem w kwestiach rozwiązań prawnych i nasze prawo jest zwykle kilka ładnych lat za pingwinami. Do tego różni prawnicy w różny sposób interpretują przepisy, co nie ułatwia sprawy, a i sami twórcy gier mają swoje do powiedzenia i dają czasami większą swobodę w tym temacie. Mamy więc do czynienia z klasyczną szarą strefą, niby nie wolno, a wszyscy to robią. Nawet Nintendo zostało kiedyś przyłapane na sprzedawaniu w usłudze Virtual Console ROM-u, który prawdopodobnie został pobrany z tak zwanej pirackiej strony. Choć samo Nintendo, ewidentnie złapane za rękę, w oficjalnym komunikacie zaprzecza, że pobrali ROM z sieci. Konami też zostawiło kiedyś w jednej z kompilacji o kilka plików za dużo, co wskazywało na internetowe pochodzenie gier. To oczywiste, że firmy takie jak Nintendo czy Sony próbują nam wmówić, że ROMy to cyfrowa rzeżączka naszych czasów, ale nie dajmy się zwariować. Pamiętajmy też, że jest różnica pomiędzy złamaniem prawa a złamaniem licencji. Wszakże nikt nie przejmuje się tym wytłuszczonym tekstem, który Sony z uporem maniaka dodaje do okładek swoich gier. Czy czujecie, że jesteście na bagier z prawem, sprzedając używaną grę na PS4? Pewnie nie. I dobrze, bo z pewnością prawa nie łamiecie. Wielkie koncerny przekonują czasami, że nawet jeśli sami zgramy grę z kartridża na własny użytek, to jest to nieczyste zagranie z naszej strony, z czym osobiście zupełnie się nie zgadzam. A sam proces jest dzisiaj banalnie prosty, wystarczy taki oto gadżet. Podsumowując ten wstęp, walczcie ze swoimi demonami we własnym zakresie. Jeśli pobieranie ROMów z neta nie spędza wam snu z powiek, to nie mnie i innym osobom w komentarzach to oceniać. Jeśli ROMy gier to dla was coś okropnego, trzymajcie się od nich z daleka. Ale pamiętajcie, że emulatory są w 100% legalne, to co im zaserwujemy, już niekoniecznie. Dlatego, dla hecy i żeby pokazać, że się da, na potrzeby tego materiału wszystkie ROMy gier pochodzą z publicznej domeny. Kilka adresów do stron, gdzie takie gry, głównie homebrew, można pobrać, znajdziecie w opisie. Będę też sobie pomagał nagraniami z internetu. Okej, długi, ale chyba konieczny wstęp za nami. Przechodzimy do konkretów, a na start, w telegraficznym skrócie, kilka informacji o bohaterze odcinka. SNES to 16-bitowa konsola od Nintendo, która pojawiła się na półkach sklepowych w 1990 roku, ale tylko w Japonii. Ameryka musiała poczekać na konsolę do sierpnia roku następnego, a Australia i Europa, ale bez Polski, do 1992 roku. W naszym kraju konsola oficjalnie zadebiutowała w 1994 roku. Nintendo sprzedało 49 milionów egzemplarzy konsoli, a najpopularniejszym tytułem na platformę była gra Super Mario World. SNES jest napędzany procesorem Ricoh 5A22, który jest pochodną procesora WDC65C816, który z kolei był zaprojektowany jako następca kultowego 6502. Taktowanie dla regionów NTSC wynosiło 3,58 MHz, a dla rejonów palowskich 3,55 MHz. Deweloperzy mogli robić gry, które czerpały z palety aż 32 768 kolorów. A w kwestii audio było równie dobrze, za sprawą chipsetu S-SMP, o którym już wspomniałem w klipie o historii Nintendo PlayStation, link do materiału w opisie. Powinienem jeszcze wspomnieć o chipie Super FX, który umieszczany był na kartridżu i który dodatkowo zwiększał moc konsoli.
Na swoje czasy Super Nintendo było dobrym sprzętem, a pikselowa grafika bardzo dobrze się zestarzała. Nie dziwi więc fakt, że tak wiele osób cały czas chętnie sięga po tytuły z tej konsoli i tak, na prezent świąteczny dla kogoś z rodziny, postanowiłem przygotować taką namiastkę SNES-a. Jednak mamy taką rodzinną umowę, że prezenty świąteczne mają kosztować w granicy 100 zł. To oznacza, że taki oficjalny SNES w wersji mini odpada, bo pomijając kwestię dostępności, to cały czas kosztuje jakieś 700 zł. Oryginalny sprzęt też trudno by było zdobyć w takim budżecie. Najtańszy działający zestaw znalazłem za 260 zł, no i pojawiłyby się problemy z jakością obrazu na nowych panelach LCD. Ja używam upscalera Framemeister, ale oczywiście nie jest to zbyt popularna opcja i swoje kosztuje. Warto wiedzieć, że niemal wszystkie rewizje SNES-a emitują sygnał RGB i w parze z odpowiednim kablem i upscalerem można liczyć na naprawdę dobre rezultaty. Specjalnie dla takiej konfiguracji zamontowałem w pokoju projektor. Słowem uzupełnienia, ten specjalny kabel dla palowskiego SNES-a to SCART z tak zwanym Sync on Luma albo Luma Sync, czyli informacja o synchronizacji pionowej poziomej idzie przewodem, który niesie ze sobą informację o jasności. W upscalowanego Mario na ekranie 150 cali po prostu gra się świetnie. Swoją drogą, ciekawe jakie jest stanowisko Nintendo odnośnie upscalerów. Aż boję się szukać informacji na ten temat, bo jeszcze bym się dowiedział, że jestem pospolitym przestępcą. Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch! Jednak, jak wiadomo, technologia gna cały czas do przodu i dzisiaj jest lepszy i o wiele, wiele tańszy sposób na zabawę oryginalnym SNES-em w parze z nowymi telewizorami. Mowa o RAT2X. Ten kabel, choć to chyba nie jest najlepszy termin, może konwerter będzie bardziej na miejscu, w każdym razie ten gadżet sprawi, że obraz ze SNES-a bez użycia upscalera będzie wyglądał fenomenalnie i to za ułamek ceny, bo RAT2X może być wasz już za około 230 zł. Ale to nie koniec, bo ten sam kabel działa też z N64 czy GameCube'em. Jeśli więc szukacie taniej alternatywy do drogich upscalerów, to jest nią RAT2X. Jedyny minus urządzenia jest taki, że trzeba go kupić za granicą, bo z jakiegoś powodu u nas jest niedostępny. Wracamy do tematu. Skoro oficjalny sprzęt odpada, bo jest za drogi, to skupiłem uwagę na emulacji. Po drodze sprawdziłem też, jak wygląda sytuacja na rynku, nazwijmy to hybrydowym, czyli ile kosztują nieoficjalne konsole, które wymagają kartridża, ale tak naprawdę zgrywają go i emulują gry. Na przykład Super Retron HD. Niestety, choć urządzenia są tańsze, to i tak przekraczają założony budżet i do tego trudno je dostać. W polskim internecie znalazłem jedną używaną sztukę za 300 zł. Padło więc na jakiś mikrokomputerek z niewymagającą dystrybucją Linuxa. Przekonajmy się zatem, czy gadżety pokroju Raspberry Pi to najtańszy sprzęt, na którym można dzisiaj pograć w SNES-owe hity. Co zatem trzeba kupić, aby cieszyć się namiastką SNES-a? Główny komponent to jakiś malutki komputerek, na tyle mocny, aby poradzić sobie z emulacją SNES-a, tylko SNES-a. Wszystko ponad to, czyli PSX czy N64 i tak dalej, to rzeczy, które nas nie interesują, przynajmniej w tym materiale. Ale też warto mieć w tyle głowy, że jeśli sprzęt da sobie radę z emulacją SNES-a, to nie polegnie na NES-ie czy GBA, ale o tym później. Kandydatem numer 1 jest Malina w wersji 0. Poradzi sobie z Super Nintendo i w zasadzie z niczym nowszym. Czy istnieją jednak jakieś alternatywy? Cóż, jeśli wyznacznikiem ma być cena, a przypominam o limicie w granicy 100 zł, to nie. Nie ma nic w podobnej cenie. Raspberry Pi Zero w wersji 1.3 kosztuje 35,90 za model bez złącza GPIO, Wi-Fi i bez Bluetootha, co w zupełności wystarczy do naszych celów. Konkurencyjny układ Banana Pi Zero to wydatek rzędu 100 zł za wersję z Wi-Fi i Bluetooth, na czym w tym projekcie mi nie zależy, a tych tańszych wariantów brak. Innym dobrym kandydatem byłby Odroid C0, gdyby nie jego cena na poziomie 170 zł. Mikrokomputerów jest oczywiście całe mnóstwo, ale niemal wszystkie są droższe niż te 36 zł, które trzeba wydziobać z portfela na RPI Zero. I choć inne modele mogą oferować lepszy procesor, Wi-Fi i tak dalej, to są to rzeczy, których, jak wspomniałem, nie potrzebujemy. Więc Malina, dokładnie w wersji 0.1.3, to najlepszy sprzęt do emulacji SNES-a, jeśli głównym wyznacznikiem jest właśnie cena.
Bardzo chciałbym, aby ktoś niczym rycerz na białym koniu wymazał w komentarzu coś w stylu: ha, istnieje XXX, jest tańsze i lepsze, bo ma coś tam. Jeśli jesteś takim rycerzem, znasz tańszy sprzęt, na którym można odpalić emulację SNES-a, to nie wahaj się, pisz. Ale poczekaj jeszcze chwilę. Kolejna rzecz, jaka będzie nam potrzebna, to obudowa. Tutaj możliwości jest naprawdę dużo i w szerokim zakresie cenowym. Najtańsza obudowa, jaką znalazłem, kosztowała 9 zł i była dostępna w trzech wariantach kolorowych: biała, czarna albo żółta. Jest to obudowa zrobiona na drukarce 3D i trzeba przyznać, że wygląda całkiem fajnie. Podkreślam, że jest to najtańszy wariant. Za niewiele więcej, bo już za 14 zł można kupić jakiś wariant przezroczysty, a za jeszcze odrobinę więcej leżący wariant w nieprzezroczystej obudowie. Naprawdę jest czym wybierać, zarówno pod względem koloru czy rodzaju tworzywa. Rozsądna maksymalna cena za obudowę to jakieś 75 zł, na przykład taka oto aluminiowa. Jeśli jednak pilnujecie budżetu, to obudowę dobierzecie na samym końcu, wiedząc, ile wam zostało. Ja wykorzystam taką oto obudowę, czyli oficjalną, podstawową. Co mogę o niej powiedzieć? Jest plastikowa i wygląda ładnie. Kolejny niezbędny element, ale przy okazji taki, który można sobie darować, wiem, brzmi śmiesznie, to zasilacz. Jest oczywiście niezbędny, ale jeśli ktoś szuka oszczędności, to może komuś podarować RPI bez zasilacza, bo gadżet wymaga standardowej ładowarki smartfonowej, którą każdy ma w domu pewnie w większej ilości niż używanych smartfonów. Ja jednak dodaję do zestawu zasilacz. Raspberry Pi Zero potrzebuje coś w granicy 5V 1A, ale amperaż rośnie w zależności od podpiętych peryferiów, więc bezpiecznie jest wybrać ładowarkę o mocy 2A, zwłaszcza jeśli pilnujecie ceny, bo te tańsze ładowarki 2A mają często 2A tylko nadrukowane, a w rzeczywistości nieco mniej. Reasumując, tania ładowarka 5V 2A za 7,50 zł będzie wystarczająca. Zakupów ciąg dalszy. Potrzebny nam będzie kabelek OTG, głównie po to, aby podpiąć jakiegoś pada, ale też klawiaturę, myszkę czy nawet jakiegoś huba USB. Kabelek jest konieczny, bo Malinki Zero nie posiadają pełnowymiarowych portów USB, co mieliście już okazję zauważyć. Jest to niewielki wydatek, trochę ponad 2 zł. Tutaj zaznaczę, że większość użytkowników nie będzie musiała podpiąć klawiatury czy myszki do Maliny. Wszystkie ustawienia robi się na PC-cie, a potem steruje tylko padem. Inaczej wygląda sprawa z hubem. Ten jest przydatny, aby podpiąć pendrive'a z ROMami, bo przypominam, że wybrana Malina nie posiada modułu sieciowego. Choć hub też nie jest niezbędny, tylko ułatwia zadanie. Następny na liście zakupowej jest kabel mini HDMI HDMI albo przelotka z mini do pełnowymiarowego złącza HDMI. Kabel to jakieś 10 zł, przelotkę można mieć za połowę tej ceny. Dalej mamy kwestię dyskową. Pojemność karty, jaka znajdzie się w środku, zależy w zasadzie tylko od tego, ile nam zostało w portfelu. Nie ma też sensu przesadzać z pojemnością, bo zawsze można wymienić kartę, jak już się zapełni na większą. Ale w przypadku gier SNES-owych trudno będzie zapełnić kartę 8 GB. Ja dodaję kartę 16 GB, którą można mieć już za 14 zł. Okej, pora na ostatni element zestawu. Pad. Szczęśliwie, składając oszukanego SNES-a, możemy zaopatrzyć się w pady imitujące wyglądem pada od oryginalnego SNES-a, z tym, że pod USB. Nie ma co spodziewać się po nich jakości Nintendo, ale robią swoje i do tego są stosunkowo tanie. Już za 20 zł można takiego mieć. Pomijając tani plastik, mają jeszcze jeden minus. Kabel jest zwykle krótki, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to przedłużacz USB jest tani. W kwestii kontrolera istnieje też opcja wykorzystania pada, którego ma się już w domu, na przykład od PS3. Ale aby było to możliwe, to trzeba zaopatrzyć się w droższy model płytki RPI Zero z modułem Bluetooth. Polecałbym taki wariant, jeśli byłaby to lepsza Malina, która bez problemu odpali gry z PSX-a. Tutaj, gdzie emulowany będzie głównie 16-bitowy sprzęt Nintendo, pad od PS3 to taki trochę overkill. Można się też skusić na inne rozwiązanie, czyli kupić oryginalny pad i przelotkę na USB. Jednak takie rozwiązanie będzie kosztowało ponad 100 zł, więc się tym razem nie sprawdzi. Ale przetestowałem i działa. Mamy już wszystko, co jest niezbędne. Podsumujmy zatem ceny. Malina 35,90, obudowa 9 zł, karta microSD 13,90, przewód OTG 2,20, adapter mini HDMI 4,90,
ładowarka 7,50 i pad 19,90. Cały zestaw można mieć za nieco ponad 93 zł. Ja w kilku miejscach zdecydowałem się na droższe podzespoły, m.in. obudowa jest inna, ładowarka też, dodałem kabel zamiast adaptera mini HDMI i skusiłem się na pada produkcji Pihat. Wyszło niewiele drożej. Teraz, mając wszystko poskładane, możemy zabrać się za sferę software'ową. Na malince zainstalowany zostanie kombajn o nazwie RetroPie. Czym właściwie jest RetroPie? Otóż jest to pakiet, na który składają się system operacyjny Raspbian, kombajn emulacyjny o nazwie RetroArch oraz frontend dla emulatora odpowiedzialny za interfejs użytkownika o nazwie Emulation Station. Procedura instalacyjna jest tak prosta, że poradzi sobie z nią każdy, kto potrafi zgrać zdjęcia z aparatu. Wchodzimy na stronę RetroPie i z sekcji Download pobieramy obraz przygotowany pod naszą wersję Maliny. Po pobraniu trzeba go rozpakować, np. z pomocą 7-Zipa, w środku znajduje się plik z rozszerzeniem IMG. Aby nagrać obraz na kartę pamięci, potrzebny jest np. Win32 Disk Imager. Wskazujemy lokalizację pliku z obrazem, klikamy zapisz i po chwili gotowe. Ot, cała procedura. Nie pozostaje już nic innego jak przełożenie karty microSD do maliny, podpięcie pada i włączenie urządzenia. A właściwie wsadzenie zasilacza do gniazdka, bo malina nie posiada włącznika. Przy pierwszym butowaniu przywita nas ekran z konfiguracją pada. Po chwili oczom ukaże się nam gotowe do zabawy RetroPie. Dalszych ustawień nie pokazuję, jeśli ktoś potrzebuje szerszej pomocy, to w sieci znajdzie mnóstwo poradników. Ale, co muszę podkreślić, nic już nie trzeba robić. RetroPie po zainstalowaniu jest od razu gotowe do pracy. Pomocy mogą potrzebować ci, którzy chcą zmienić skórkę i inne domyślne ustawienia. Kopiowanie gier na system jest dość dziwne. Otóż najpierw podpinamy do maliny dedykowany pendrive, zostanie na nim stworzona struktura katalogów, przekładamy nośnik do peceta i do odpowiednich folderów wkładamy pliki. W moim przypadku po kilka darmowych ROMów na różne systemy. Następnie przekładamy pamięć do Raspberry Pi i po jakimś czasie gry zostaną przeniesione na kartę w malinie. Problem polega na tym, że jak nie macie pendrive'a z diodą, to w zasadzie nie wiadomo, kiedy kopiowanie dobiegnie końca, więc trzeba strzelać. Te inne systemy, które sprawdziłem, to Sega Mega Drive, czyli Genesis, Game Boy Advance oraz NES. Podkreślam jeszcze raz, że gry PSX-owe czy te na Nintendo 64 nie działają tutaj płynnie, ale dla testów też je dodałem. Jak widać, domoróbki na PSX-a radzą sobie nieźle na tym skromnym sprzęcie, no ale jakie to są gry? Bliżej im do tytułów ze SNES-a, a ten najbardziej wymagający, który widzicie właśnie na ekranie, i tak miał problemy z płynnością odtwarzania dźwięków. Z Nintendo 64 sprawa wygląda gorzej, bo klatkowanie nawet w prostych scenach jest tutaj normalnością. A przy grach z bardziej rozbudowanymi poziomami możemy pooglądać jedynie slideshow. Do odpalania emulatorów tych nowszych konsol twórcy RetroPie polecają Malinę w wersji czwartej. Skoro gry SNES-owe mają działać dobrze na zerówce, to naturalnie te na NES-a też rozwiną tutaj skrzydła i jak widzicie, żadnych problemów z płynnością nie ma. Można chyba bezpiecznie założyć, że większość albo nawet wszystkie 8-bitowe konsole będą tutaj działać dobrze. Gry z Game Boy Advance, co nie jest niespodzianką, działają na RPI 0 bez zarzutu, choć jeśli mam być szczery, to chyba wolę oglądać tytuły z tej kieszonsolki na kieszonsolce, bo na dużym telewizorze wyglądają, powiedzmy delikatnie, nieatrakcyjnie. Ot, da się zauważyć, że były projektowane z myślą o małym ekranie. Przechodzimy do Mega Drive'a. Tytuły z publicznej domeny, jakie są dostępne na tę konsolę, to nie tylko takie proste gierki, jak właśnie widzicie, ale też takie gry. Niestety z ich płynnością nie jest najlepiej i momentami robią się niegrywalne. Trzeba brać pod uwagę, że o ile większość 16-bitowych szlagierów nie będzie protestować, to znajdzie się kilka tytułów, które powiedzą: nie, jak chcesz mnie odpalić, kup sobie lepszą malinę. W przypadku Genesisa kiepski framerate przeplatany dźwiękowymi glitchami był częstym zjawiskiem, to skłoniło mnie do podkręcenia maliny. Ponownie, procedura jest prosta, wystarczy przyłożyć kartę do peceta i pogrzebać w pliku konfiguracyjnym. Dodaję też radiator, te które posiadam są dedykowane do kart graficznych i sprawdzają się tutaj idealnie.
bo są odrobinę niższe niż te ogólnodostępne dla Raspberry Pi. To jest istotne, bo miejsca w malutkiej obudowie jest niewiele. Malina w każdej wersji zrzuca zegary, jak za bardzo się nagrzeje, więc dodanie radiatora nawet do niepodkręconego modelu jest dobrym pomysłem. Trzeba też brać pod uwagę, że jeśli podkręci się RPI za bardzo, to sam radiatorek nie wystarczy do schłodzenia układu i nie unikniemy niepożądanego thermal throttlingu. Pora na główne danie, jakim są gry SNES-owe. Jest dobrze, nawet bardzo dobrze. Gry działają płynnie i nie napotkałem na problemy z dźwiękiem. W tym miejscu powinna się pojawić gwiazdka. Szybkie wyszukiwanie na YouTube zdradzi Wam, że owszem, większość gier SNES-owych działa na malinie 0 bez zająknięcia, ale jest mała liczba bardziej wymagających tytułów, gdzie o płynnej rozgrywce możecie zapomnieć, nawet na podkręconej jednostce. W tym miejscu powinna się pojawić kolejna gwiazdka. Większość gier SNES-owych, które były tworzone z myślą o chipie SuperFX w wersji pierwszej czy drugiej, czyli m.in. Doom, Dirt Racer czy Vortex, są na tym sprzęcie niegrywalne. Pocieszające jest tylko to, że takich gier jest mało, bardzo mało, dokładnie 8. A internet podpowiada, że jedna z nich, Super Mario World 2 Yoshi's Island, działa dobrze. Malina Zero wygląda i działa świetnie. Spełnia wszystkie moje oczekiwania i wygląda na to, że jest to najtańsza opcja na dedykowany sprzęt, który pozwoli odpalać SNES-owe i nie tylko gry. Tylko, czy oby na pewno jest to najtańsza opcja? Jest jeszcze jeden sposób. Skoro do emulacji SNES-a potrzebujemy skromnej maszynki, to pewnie nada się do tego jakiś terminal. Sprawdźmy zatem. Kupiłem najtańszy terminal z 2 GB pamięci RAM, jaki był dostępny na Allegro. Zapłaciłem 60 zł. Zdecydowałem się szukać tylko z minimum 2 GB RAMu, aby uniknąć problemów ze znalezieniem dobrej dystrybucji Linuxa i aby dało się oddać jak największą ilość RAMu zintegrowanej karcie graficznej. Ale żeby być fair, muszę zaznaczyć, że to co chcemy osiągnąć pewnie da się zrealizować z mniejszą ilością RAMu. Nabyłem Della model Wise DX0D z dwurdzeniowym procesorem AMD G-T48E z taktowaniem 1,4 GHz. Obraz generuje zintegrowany układ Radeon HD 6250. Mamy tutaj złącze DisplayPort 4x USB i możliwość podpięcia kabla sieciowego. Na dane producent przewidział skromne 2 GB, ale jako iż ma to być maszynka odpalająca ROMy, które mają często tylko kilka megabajtów, to raz, że wiele się ich tutaj zmieści, a dwa, można je odpalać z pendrive'a, który wala się gdzieś po szufladzie. Zakupiony terminal był kompletny, to jest zasilaczem, więc do grania potrzebny był już tylko pad. Razem wyszłoby zatem jakieś 80 zł, ewentualnie plus koszt kabla DisplayPort HDMI lub konwertera. Czyli albo 16 zł, albo 11 zł. Lubię zestawiać stare układy graficzne z GTSM 450, który choć stary, to coś tam potrafi. I tak, pomiędzy tym Radeonem 6250, którego tutaj mamy na pokładzie, a wspomnianym układem NVIDII, dzieli nas dosłownie przepaść. Zobaczcie jeszcze, o ile lepszy jest skromny budżetowy GT 1030. Wszystkie te parametry, jak kiepskie by one nie były, są jednak nieistotne, bo emulacja SNES-a działa tutaj bardzo dobrze. Przetestowałem wszystkie tytuły, które widzieliście przed chwilą odpalone na malinie i nie odnotowałem żadnych problemów. Mało tego, sprawdziłem też gry Mega Drive'owe i o ile wcześniej były problemy z płynnością, to teraz zniknęły. To podkusiło mnie, aby testować dalej i okazało się, że gry na PSX-a i na N64 też działają tutaj płynnie. Tak więc Wise model DX0D w parze z RetroArchem działa świetnie i jest wydajniejszy od Raspberry Pi w wersji 0. Jest niestety jeszcze jedna kwestia, system operacyjny. W przypadku RetroPie instalacja nie przysporzy problemów nikomu. Tutaj jednak może być inaczej, ale też nie musi, bo to na jakim systemie zainstalujecie emulator zależy już od Was i od Waszych umiejętności. Bo o ile takiego Ubuntu instaluje się tak, to Arch Linuxa już zupełnie inaczej.
W akcie desperacji możecie też zainstalować W10. Jednak Windows darmowy nie jest, więc niepotrzebnie podbijacie cenę. Sprawdziłem jednak, czy będzie to wykonalne i okazuje się, że tak. Nawet dedykując zintegrowanej grafice 512 MB ze skromnych 2 GB RAM-u. Z wymienionych systemów Arch ma najmniejsze wymagania zarówno jeśli chodzi o RAM, jak i dysk. Bez obaw, poradników jak zainstalować system znajdziecie wiele. A jeśli nie wiecie, na jaką dystrybucję się zdecydować, to ta grafika może być pomocna. Pamiętajcie tylko, żeby wcześniej sprawdzić wymagania sprzętowe. Zacznę brzmieć jak reklama Della, ale muszę wspomnieć o jeszcze jednym dużym plusie tego terminala. Otóż pozwoli on w bardzo prosty sposób wymienić skromny moduł dyskowy na normalny dysk talerzowy lub SSD. Terminal Della jako przytelewizorowa skrzynka do odpalania emulatorów sprawdza się całkiem nieźle i mamy tutaj szeroko uchyloną furtkę pod dalszą rozbudowę. Możemy dodać pojemny dysk i większą ilość RAM-u, choć to drugie nie jest specjalnie potrzebne. A jeśli kogoś znajdzie taka potrzeba, to za grosze może też dokupić moduł Bluetooth i grać na bezprzewodowym padzie od np. PS3. Właściwie to jest to wskazane, bo jako już terminal radzi sobie z lepszymi konsolami, to warto mieć pada z gałką analogową. Wydajność Wise mnie zaskoczyła, zwłaszcza zestawiając to z ceną urządzenia, zaledwie 60 zł za bazową jednostkę. Faktem jest jednak to, że terminalowi trzeba poświęcić więcej czasu, zwłaszcza jak wybierzecie na system Arch Linuxa. Podsumowując, na prezent bardziej odpowiednia wydaje się nowiutka malina niż używany, porysowany, cienki klient, ale jeśli szukacie sprzętu dla siebie, to terminal jest pewnie rozsądniejszym wyborem. Pomyślicie, skoro Wise DX0D za 60 zł radził sobie tak dobrze nawet z lepszymi konsolami, to może tańszy terminal wystarczy do zabawy tylko z NES-em. Wybór takich urządzeń jest duży, ale szukając terminala pod telewizor, pamiętajcie o jednej rzeczy. Fajnie, gdyby miał wyjście wideo ze zintegrowanym audio, czyli np. HDMI lub DisplayPort. Spora ilość tych tańszych terminali będzie miała jedynie wyjście VGA, co przysporzy problemów. Szybko więc okazuje się, że szukanie tańszych terminali niż te 60 zł nie ma za bardzo sensu, bo owszem, znajdą się takie, ale będą o wiele, wiele gorsze, a zaoszczędzimy max 20 zł, więc jest to gra nie warta świeczki. Na upartego można się zdecydować na takiego oto Fujitsu. Kosztuje 45 zł i ma podobny procesor, taką samą zintegrowaną grafikę jak wybrany Wise, dwa razy mniej RAM-u i jedynie 1 GB przestrzeni na dane. Jeszcze słowem uzupełnienia. Inną dobrą i tanią opcją na emulację SNES-a i przynajmniej pierwszego PlayStation jest PlayStation Classic, którego można kupić za mniej niż 200 zł i mniej trzeba się przy nim narobić, bo modyfikowanie tej konsoli jest banalnie proste. A jeśli chcemy czepiać się detali, to prawdopodobnie najtańszą opcją odpalania gier SNES-owych jest jakiś polizingowy PC z Pentiumem 4 czy Core 2 Duo, którego da się upolować nawet za 30 zł. Tam przecież też zainstalujemy Linuxa z RetroArchem, ale trzymanie takiego klocka pod TV nie każdego pewnie urządza, więc cienki klient wydaje się być rozsądniejszym rozwiązaniem. Powiedział koleś, który ma takiego klocka pod TV. W tym klipie to już wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!